pewnego dnia po prostu się obudziłem, stanąłem wyższe i przy moim wzroście 1,87 m, ważyłem wtedy 56 kg. To było na tydzień przed tym, jak poszedłem do WKU, także mnie tam mierzyli, badali i tak dalej. I no po prostu mogłem policzyć wszystkie żebra i spojrzałem na siebie w tym lustrze i mówię, nie, no tak wiesz, nie może być dalej. No i trzeba coś z tym zrobić. No i tak się stało, jak się stało i chyba to była bardzo dobra opcja. To był Jakub Snachowski. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Od czasu do czasu lubię Wam przybliżyć biegaczy mieszkających i startujących głównie poza Polską. Zawsze to trochę inne doświadczenia i inna perspektywa. Tak jest w przypadku Kuby Snachowskiego, który mieszka i trenuje w Wielkiej Brytanii i osiąga świetne rezultaty. Dowiedziałem się o nim, jak wygrał pomstę Janosika rok temu. Po krótkim researchu okazało się, że według ITRA Jakub jest czwartym zawodnikiem z Polski w biegach kategorii L, czyli o długości od 115 do 154 km. Przed nim są tacy zawodnicy jak Marcin Świerc, Bartosz Gorczyca i Kamil Leśniak. To chyba ładnie, prawda? Kuba w rozmowie ze mną mówi o tym, co wypędziło go z Katowic, czemu opuścił Londyn i czemu chciałby wracać do Polski. Z rozmowy dowiemy się również, jak się zostaje członkiem biegowego teamu La Sportive, o specyfice fell runningu i o duszy zaszytej w wegańskich produktach Mountain Fuel. Serdecznie zapraszam. To witam Cię, Kuba, serdecznie. No cześć. Dziękuję bardzo, że mnie odwiedziliście z Sabiną. Znalazłeś czas między samolotem a pociągiem na spotkanie ze mną i na to nagranie, za co serdecznie dziękuję. Mieszkasz na co dzień w Wielkiej Brytanii, prawda? No tak, na co dzień, na północy Wielkiej Brytanii. Gdzie dokładnie? Mieszkamy w takiej małej miejscowości, która się nazywa Kendal. To jest zaraz na granicy dwóch parków narodowych, Lake District i Yorkshire Dales. Także to jest 1,5 godziny od Manchesteru. Mamy godzinę samochodem do granicy ze Szkocją. Także no, taka fajna miejscówka. Już górki są i dziko, dużo przyrody, dużo zieleni, także... A jak się stało, że tam wylądowałeś? To taka trochę dziwna historia, bo ogólnie do Anglii się wyprowadziłem ponad 10 lat temu i przez gruby okres czasu mieszkałem w Londynie. Tak jakoś pewnego dnia się stało, że po prostu się obudziłem i stwierdziłem, że mam dosyć tego Londynu. Sabi wtedy mieszkała ze mną w Londynie przez niecały rok po przyjeździe z Polski i tak jej zacząłem truć, że chciałbym się przeprowadzić po prostu gdzieś, gdzie jest więcej przyrody, nie ma tego natłoku, wiesz. To były okresy też, kiedy zaczęły się te... To było zaraz po atakach terrorystycznych i no ogólnie bardzo dużo bałaganu było w tym mieście. No i tak z głupia franc zaaplikowałem o pracę w Londynie i oni zupełnie zapomniałem w ogóle, że złożyłem aplikację i tak dalej. No i pewnego dnia dostałem e-maila po prostu, w którym zaoferowali mi po prostu przyjazd na interwiu. No i tak musiałem prześciemniać trochę w pracy. Wziąłem dzień chorobowego, pojechaliśmy na to interwiu. No i po 3 godzinach dostałem telefon, że oferują mi pracę i chcieliby, żebym zaczął za 4 tygodnie pracować dla nich. Także w 4 tygodnie musieliśmy w ogóle bez żadnych oszczędności i tak dalej znaleźć sobie mieszkanie oddalone o tam 5 godzin jazdy samochodem od nas, pozbyć się starej pracy i przewieźć wszystko, kurczę, na północ Anglii. No i tak to się zaczęło, ale odkąd to się zaczęło, nigdy nie spojrzałem wstecz, także... No, tak w skrócie. A co to za praca? Czym się zajmujesz? Ja pracuję jako tak zwany assistant practitioner. To jest coś pomiędzy pielęgniarzem a technikiem w przychodni lekarskiej, takiej normalnej, rodzinnej. Czyli mam swój gabinecik, tam sobie widuję pacjentów, zajmuję się ludźmi z nadciśnieniem, z cukrzycą, nie wiem, jakieś opatrunki, testy różne. Prowadzę ludzi, którzy chcą stracić wagi trochę, wiesz, no ogólnie tak... A wykształcenie w tym kierunku w Polsce zdobyłeś? Nie. Ja w Polsce skończyłem tylko liceum, następnie poszedłem do wojska, byłem w służbie wojskowej przez 2 lata ponad, trochę podróżowałem po świecie. Ale z wyboru poszedłeś do wojska? Tak, tak? z wyboru. No. Musiałem się odciąć trochę od towarzystwa, wiesz. No. A gdzie mieszkałeś? Mieszkałem w Katowicach całe życie, także wywiozłem się
Bartoszyc pod obwód kalingradzki. Oj, i dalej gdzie się dało. Także. Ojejku, to co się działo w tych Katowicach? A, no wiesz, to były czasy, kiedy w Katowicach bardzo, bardzo kwitł drum and bass i tak dalej. Razem z całą ekipą bardzo się wkręciliśmy w tą muzykę. No a co za tym idzie za muzyką? Wiesz, imprezowy styl życia, dużo, dużo różnych używek i no i tak żeśmy płynęli. No i później ciężko było się z tego wszystkiego wyrwać i wiesz, z osoby, która miała jakieś tam perspektywy, jeżeli chodzi o szkołę i tak dalej, to wszystko poszło niestety z siłą wodospadu w dół. No i trzeba było jakoś szukać drogi ucieczki, wiesz, a nie chciałem kończyć w jakichś ośrodkach i tak dalej, ani też kontynuować tego, co robię, więc poszedłem do WKU i po prostu poprosiłem ich, żeby wywieźli gdzie się da, jak najdalej z Katowic. No i tak trafiło. Fajny pomysł. Sam na to wpadłeś, czy coś cię nakłoniło do tego? To chyba moje sumienie i wyrzuty sumienia, wiesz, że tak się dzieje, a nie inaczej, spowodowały to. I to był taki chyba krzyk już ostatni, wiesz. Pewnego dnia po prostu się obudziłem, stanąłem w lustrze i przy moim wzroście 1,87 m, ważyłem wtedy 56 kg. To było na tydzień przed tym, jak poszedłem do WKU, także mnie tam mierzyli, badali i tak dalej. No po prostu mogłem policzyć wszystkie żebra i tak dalej, wiesz, i spojrzałem na siebie w tym lustrze i mówię, nie, no tak, wiesz, nie może być dalej, no i trzeba coś z tym zrobić. No i tak się stało, jak się stało i chyba to była bardzo dobra. Czy to właśnie dlatego opcja. Napisałeś mi kiedyś na Instagramie, że mi dziękujesz za podcast z Hubertem Kwaśniewskim i z Robertem Celińskim? Tak, jak najbardziej, bo tak, kiedy słuchałem tych podcastów, to mogłem siebie bardzo zwizualizować w tym wszystkim i dokładnie rozumiałem, co oni przeszli, jaka to jest ciężka droga i też rozumiem, jak bardzo to, co robimy, jest też zbliżone do tego w jakimś tam stopniu, co robiliśmy kiedyś, bo właśnie aktywność fizyczna i tak dalej daje nam też tą przyjemność, którą dawałem. Ten high taki. Tak, nie? Dokładnie. I wydaje mi się, że jest bardzo wielu ludzi takich jak my po prostu na świecie, którzy potrafili odnaleźć się właśnie w sporcie po jakichś tam ciężkich przeżyciach, że tak powiem. Ale czy ty uważasz, że w sporcie teraz też przesadzasz trochę? Tak jak przesadzałeś, wiesz, kiedyś z używkami? Staram się znaleźć w tym wszystkim jakiś tam balans. Jak najbardziej. No aczkolwiek przypuszczam, że to nie tylko ja. Nie trzeba mieć jakiejś tam przeszłości, żeby złapać się niejednokrotnie na tym, że twój organizm krzyczy, że może trzeba by było zrobić przerwę, a ty dalej ciśniesz, prawda? I starasz się zrobić więcej, bo jeszcze więcej się da, albo można by było zrobić jeszcze troszkę więcej i to nie. Wydaje mi się, że to jest trochę chora ambicja, połączona właśnie z tym, że nie wiem, sam na pewno wiesz po sobie, jak biegasz przez jakiś dłuższy tam okres czasu, wszystko jest fajnie, jesteś na tej fali i nagle przestajesz biegać, to ten pierwszy tydzień to jest niezbyt taki przyjemny, prawda? No nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Żona patrzy pewnie na ciebie w domu i myśli, Boże, złote hobby, idź pobiegaj, dokładnie. Oj tak. No. A powiedz, a w wojsku? Jak było w wojsku w takim razie? Rzeczywiście odciąłeś się od tego wszystkiego i pomogło ci to? Tak, znaczy wiesz, wojsko jak wojsko, tam w wojsku przeszliśmy z jednych używek w inne używki, prawda, no, wiesz, dużo bardziej alkohol się pojawiał, pamiętam jak imprezowałem z chłopakami w Katowicach, to myśmy praktycznie w ogóle alkohol nie pili, no nie, także to były wszystko jakieś stymulanty albo wiesz, zioło i tak dalej, potem się poszło do wojska i odstawiło się to wszystko w bok, no ale no, alkohol się zaczął, ale to nie było tak w takim stopniu, że się codziennie piło i tak dalej, no nie, to było bardziej od czasu do czasu i tam po raz pierwszy styknąłem się, wiesz, z bieganiem tak naprawdę, bo musieliśmy, wiesz, wstawać dziennie rano na rozruch fizyczny. Nie pamiętam już, która to godzina była, nie chcę cię okłamać, ale musieliśmy biegać 30-minutowe kółka wokół naszego bloku. I to było takie bieganie, że się biegało z przodu, potem się odstawało do tyłu i po drodze jeszcze fajki kurzyło, wiesz, no, w tym biegu. No i tak biegaliśmy i tam pierwsze tygodnie to była tragedia, a potem, wiesz, zaczęło mi się to podobać. Dalej paliłem papierosy, wiesz, ja długo paliłem w ogóle fajki, no nie, tam chyba do 23 roku życia, 4, pomimo iż biegałem i tak dalej. No i tak zacząłem biegać po prostu w tym wojsku i mi się to spodobało, tym bardziej, że tam mieliśmy pewnego dnia zawody jakieś i to był bieg, to był test Coopera 12-minutowy, no i tam z całej tej naszej baterii
wybiegałem drugie miejsce sobie, tak wiesz, bez o tym zwykłym bieganiem dookoła bloku i kurczę, tak mówię, no. Czyli masz wydolność, tak? Mam wydolność jakąś tam, no nie, jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, co to jest ta tak, wydolność, tak, tak po prostu, wiesz, byłem zadowolony, no i tak się zaczęło, no, a potem po wojsku, potem dużo siłowni uprawiałem w wojsku, szczególnie jak jechaliśmy na misje i tak dalej, bo służyłem dla ONZ-u i po prostu, to jest długa historia, po powrocie z drugiej misji po prostu byłem z inną wtedy jeszcze kobietą i dla niej zrezygnowałem jakby z wojska, bo ona mieszkała w Katowicach, ja tam w Bartoszycach, a nie udało mi się znaleźć żadnego przeniesienia na Śląsk, więc zrezygnowałem z wojska. No ale nawyki zostały, tam jakiś browarek, jedzenie dalej w takiej ilości, a nie innej, no i się trochę przytyło i ważyłem tak dosyć dużo, tam ponad 100 kg. No i po powrocie do Londynu, później po wyjeździe do Londynu też było to bieganie, ale to było takie bardziej od czasu do czasu, jak mi się chciało, wiesz, bez żadnych tam planów i tak dalej, byleby się zrelaksować. No a ta waga sobie tak rosła, powoli rosła, rosła. No i pewnego dnia się obudziłem i powiedziałem, nie, to tak nie może być, bo wyglądałem tragicznie w drugą stronę tym razem. Tak, no. Właśnie. I zacząłem biegać. A opowiedz jeszcze o tych misjach, wiesz, gdzie jeździłeś na misje, jeśli możesz oczywiście. Tak, tak, mówię. Oczywiście, to wiesz, myśmy jeździli na misje pokojowe do Izraela i do Syrii i to było na granicy właśnie we wzgórzach Golan, na granicy izraelsko-syryjskiej, tam w strefie buforowej. Pierwszy wyjazd był w 2006 albo 2007 roku, drugi w 2007 albo 2008. To było w okresie, kiedy była wojna izraelsko-libańska i potem rok później. Bardzo fajna praca, tam dużo pomagaliśmy ludziom, tam po raz pierwszy też się styknąłem z jakąś tam pomocą medyczną ludziom i po prostu pilnowaliśmy, żeby Syryjczycy głównie nie przechodzili na granicę izraelską, żeby nie było tam jakichś konfliktów dokładnie. Nie używaliśmy broni w takim sposobie, jak ludzie myślą, to nie był Irak, nic z tych rzeczy. Miałem szansę zwiedzić dzięki temu też kawał Izraela czy Syrii, obydwa piękne kraje. Tak, piękne, naprawdę miło wspominam ten okres czasu. No to fajnie, bo misja, wiesz, nawet pokojowa kojarzy mi się raczej tak, jak pewnie większości ludziom, właśnie, że faceci z bronią latają, a wy tam po prostu pomagaliście ludziom, to super. Tak, staraliśmy się jak mogliśmy, no oczywiście mieliśmy tą broń przy sobie, ale to pamiętam sytuację, jak po prostu był oszczał z Libanu w stronę izraelską. My po prostu zamiast, no nie mogliśmy nawet odpowiedzieć ani nic w tym kierunku zrobić, po prostu schowaliśmy się w schronie i siedzieliśmy i czekaliśmy, jak te katiusze będą spadały, kurczę, pospadały, potem wyszliśmy ze schronu i tyle, także to tak wyglądało niestety, no. Znaczy może i na szczęście. No chyba na szczęście. No, nie było jakiejś sytuacji, że straciłeś jakichś kolegów? Nie, tam bardziej, jeżeli komuś się coś działo, to bardziej jakieś tam wypadki niż. To był jeszcze czas, kiedy w Syrii był spokój, naprawdę. I Syryjczycy bardzo nas lubili, Polaków jako kontyngent wojskowy, Izraelczycy również, także myśmy mieli tam w sumie fajne relacje między nimi wszystkimi. No i co, dojechaliśmy do Londynu i do tej sytuacji, gdy masz dosyć swojej nadwagi. Czy to też z ciebie wynikło, to, że chcesz coś z tym zrobić, czy jakiś impuls miałeś w życiu, który cię do tego skłonił, żeby... Nie, wydaje mi się, że to byłem ja, no, później rozstanie z byłą partnerką, to też w jakiś tam sposób pozwoliło mi się na sobie bardziej skupić, a pamiętam, że takie bieganie, że się wkręciłem w bieganie, to zaczęło się od tego, że obejrzałem kiedyś filmik z Kilianem Jornetem, jeszcze wtedy w ogóle nie wiedziałem, co to są biegi górskie, jak pewnie połowa ludzi w Polsce, zupełnie, to w ogóle wtedy nie było jeszcze popularne i pamiętam, że wtedy wyszukałem, możesz sprawdzić nawet, kiedy to było, bo to była pierwsza edycja Buta. Wyszukałem jakiś ultramaraton w Polsce, mówię, ja nie dam rady, pobiegnę po tych górach i tak dalej. No i znalazłem tego Buta, który był we wrześniu, to pamiętam, była pierwsza edycja. I jaki dystans sobie? 80 kilometrów. No i się na niego, nie pamiętam, czy tak, zapisałem się na niego normalnie, ale go nie pobiegłem. Dlaczego? Bo w trakcie przygotowań, idąc do pracy, pracowałem w szpitalu wtedy w klinice okulistycznej jako technik okulistyki, potknąłem się o krawężnik, wykręciłem sobie kolano, zerwałem wiązadła krzyżowe i totalnie pogruchotałem łąkotkę. Co za pech.
Tak. Na krawężniku. Na krawężniku. Miałem takie szczęście, że pracowałem w szpitalu i w Londynie i bardzo często robiłem takie dodatkowe służby na oddziale ortopedii, gdzie operował taki doktor Julian Byrne. On był konsultantem tam w tym szpitalu i on również prywatnie operuje dla dużych zespołów piłkarskich w Londynie, typu Arsenal i tak dalej. I mieliśmy bardzo fajne relacje między sobą i normalnie na taką operację się czeka do 6 miesięcy, a już w przeciągu tygodnia byłem 2 razy na stole operacyjnym i mi tą nogę składali. Tak, także no, tego czasu miałem 3 operacje na to kolano i od 3 operacji wszystko działa. Więc jak sam widzisz, biegam, dużo biegam po górach. Nie wraca to do ciebie? Już to czasem czujesz, bo są tam jakieś te zmiany na pewno artrytyczne w tym kolanie, wiesz, bo tej łąkotki jest mniej i te kości się czasem o siebie tam w jakiś sposób może ocierają i tak dalej. Aczkolwiek same więzadła krzyżowe, miałem przeszczep robiony z mięśnia, odpłukać, gdzie masz tutaj drewno, nie ma lamy, ale... Nie ma takiego. Trzyma się bardzo dobrze, także ten. Szkoda, że tego buta nie pobiegłeś. Bardzo jestem ciekaw, jak tam z oznakowaniem trasy było. To pewnie taki bieg na orientację. Kurczę, no nie pamiętam, jak to było wtedy w całym tym opisie już i tak dalej, bo to kawał czasu było, ale to legendy chodzą o tym pierwszym bucie. No tak wyszło, jak wyszło. A może i dobrze, że nie pobiegłem, może kurczę, wiesz, nie byłem jeszcze wtedy na to gotowy, bo teraz jak myślę o tym, wiesz, te moje biegania po... Wtedy to mój taki trening to polegał na tym, że jednego dnia sobie szedłem na dyszkę, potem drugiego na 20, to wszystko po kanale wzdłuż Londynu, płasko jak nie wiem, no nie wiesz, tam parę razy po schodach się przebiegłem w górę, w szpital, po prostu używałem schodów, żeby chodzić do góry, a nie windy i mówię, a jestem gotowy na buta. Ja bym się bardzo zdziwił, jak teraz o tym myślę, wiesz, po latach. No pewnie byś się zdziwił, ale to wiesz, Czech się chyba najlepiej uczy jednak na takich szalonych wyzwaniach, nie? Dokładnie. A czemu w ogóle, będąc w Londynie, zdecydowałeś się na swój pierwszy bieg górski w Polsce? Często tu bywałeś, czy po prostu lubisz tu biegać? Ja w Polsce bardzo często poruszałem się po górach, jak byłem młodszy, po prostu, czy tam z mamą na wyjazdy jakieś z pracy, czy pamiętam, że kuzyn mamy mnie zabierał też. No to nie było jakoś jak bardzo dużo ludzi, z którymi się spotyka, że to co weekend i tak dalej. Aczkolwiek to były takie wypady, które mi bardzo utkwiły w pamięci. Nie wiem, zawsze odnajdywałem się w tym lesie w górach. Znajdowałem taki spokój. Zresztą lubiłem robić zdjęcia nawet jako małe dziecko gór i tych krajobrazów. I nie wiem, jakiś taki wewnętrzny spokój zawsze czuję. Kojarzy mi się dobrze po prostu to z takim rodzinnym, wychillowanym klimatem, przebywanie po prostu w górach. No jak zobaczyłem ten filmik z Kilianem, zobaczyłem, że tak w ogóle można, to mówię, no kurczę, przecież A co było na tym filmiku, pamiętasz? Wiesz co, to chyba był jego rekord na tym, na Matterhorn, jak zbiegał. Mówię, Jezus Maria, już siebie widziałem tam biegającego po tych Beskidach, jak on po tych łańcuchach w dół, tak, wiesz. Tak. No, nie, on jest kosmitą totalnym. Tak. On tak, można się nim zainspirować. Bardzo, bardzo. No tak jak Bartkiem teraz. Kurczę, no tak. Tak. Nie, no. Mamy drugiego Kiliana, który nam rośnie. Tak, także... absolutnie. Nie, no Bartek, wymiótł na tej Zagamie bardzo, kompletnie. Bardzo, niech wymiata dalej. Nie, no ja myślę, że ten Golden Trail Series w tym roku to no, grubo powalczy. Nie chcę powiedzieć, że wygra, ale... Wszystko przed nim. Tak, absolutnie. On tam swoje cele na pewno ma i ja jestem w 100% w stanie uwierzyć w to, że będzie w stanie je zrealizować. Absolutnie. Ja się tylko zastanawiam, kurczę, wiesz, na ile jego praca przeszkadza mu w realizowaniu siebie jako sportowiec. Ja bym na jego miejscu, nie wiem, ja wiem, że to jest pewnie trudne rzucić wszystko i się zająć tylko sportem, ale chłopak jest w takiej formie, że może warto. Wiesz co, nie jestem strażakiem, ciężko też mi się wypowiadać za niego, aczkolwiek, no nie wiem, przykład Rickiego Lightfoota, ona z Lake District, on biega też dla teamu Salomona, jest znakomitym fellrunnerem, znakomitym biegaczem na dystansach takich do maratonu. I no on miał tam parę problemów w zeszłym roku, teraz troszkę gorzej mu idzie, bo miał operację na biodro i tak dalej, aczkolwiek on jest też strażakiem i jeszcze do czasu przed operacją, po prostu wygrywał wszystko, w czym brał udział.
To jest, mi się wydaje, że to jest specyfika pracy jako strażak. Jak masz czas, to bardzo często chłopaki go spędzają ćwicząc, czy to na siłowni, czy ćwicząc jakieś wysokościowe sprawy i tak dalej, wiesz, oswajają się z wysokością. Ogólnie są aktywni fizycznie tak, w pracy, tak, co bardzo, bardzo pomaga. Prawda? Bo nawet jak jesteś zmęczony po wyścigu, idąc do takiej pracy i wiesz, robiąc wiesz, jakieś delikatne fizyczne rzeczy, to jest aktywna regeneracja, wydaje mi się, tak, dla organizmu, która jest dużo lepsza niż na przykład tak jak ja, wiesz, skończę, dajmy na to jutro bieg i w niedzielę wsiądę do samolotu, a w poniedziałek będę cały dzień w przybiórku siedział, wiesz, i tak naprawdę co w tym mieście się no? Dokładnie. No. Że mi się wydaje, że to wszystko ma dużo, dużo... Masz rację. Troszkę na plusie, wydaje mi się. Może tak. No. Aczkolwiek nie jestem strażakiem i też nie chcę tutaj, wiesz, jakichś... Jasne, ale, teorii. Ale wiesz, rozmawiałem z Bartkiem w podcaście i rzeczywiście on mówił, że ta praca jest wymagająca fizycznie dla niego i że rzeczywiście tego treningu jest dużo. Także może być w tym absolutnie coś, co mówisz. Co jutro biegniesz? Jutro będę biegł Mistrzostwa Polski na 100 km. Gdzie? W Pabianicach. To tam będzie bieg 48-godzinny, 24-godzinny, bieg na 50 km, Mistrzostwa Polski i na 100 km. A co cię podkusiło, żeby pobiegać po płaskim 100 km? A wiesz co, w zeszłym roku dostałem ofertę tam przez sponsora, żeby pobiec płaski. No, to nie był płaski bieg, aczkolwiek dużo płaszczeń niż normalnie w Anglii, na 100 km. To był bieg wzdłuż kanału, no i to zaczynało się tak, że się biegło po prostu, wiesz jak masz te przepompownie w kanałach takich dla bark, czyli najpierw biegniesz pod górkę, dobiegasz do pewnego momentu, potem troszkę z górki i potem znowu było 50 km w jedną stronę i 50 w drugą. No tam ponad 500 metrów się robiło na tych 100 km, co jest nic na taki dystans tak naprawdę. Aczkolwiek biegłem sobie tam z całym wyposażeniem, jak to w Anglii, czyli plecak, tam 3 kg. No miałem parę przygód z problemami żołądkowymi, bo dzień wcześniej z Sabiną sobie poszliśmy na jakieś hinduskie jedzonko i mi to troszkę zaszkodziło. No i w każdym razie, żeby to wszystko tak przykrócić, no wybiegałem tam 7 godzin 39 albo 40 minut chyba na te 100 km. Pięknie. Tak z dwutygodniowym wyprzedzeniem, bez żadnego przygotowania pod takie bieganie. Jeszcze z obciążeniem, tak jak no, mówisz. Ale co, tam nie było punktów kontrolnych? Były, normalnie. No to i czemu się... z takim obciążeniem biegasz? No bo to są warunki angielskie po prostu. Okay. To jest, w Anglii jak idziesz na bieg, po prostu nie masz, nawet jak biegniesz jakiś krótki fell race, 5-kilometrowe, to musisz mieć, wiesz, kurtkę przeciwdeszczową, rękawiczki, czapkę, nawet w środku lata i tak dalej. No, to są wymagania i trzeba, wiesz, do tych wymagań się no niestety dostosować. No i tak sobie pobiegłem i skończyłem to, no i tak mówię, kurczę, wiesz co, skończyłem ten bieg, nawet jakoś mega zmęczony nie biegłem. Mówię, gdybym nie zrobił tych wszystkich błędów, które zrobiłem, wiesz, gdybym nie spędził tam 7 minut lubikacji na checkpointie 50 km, i tak dalej, no to jest spokojnie obciął z tego biegu z 20 minut, no nie? I to bez żadnego przygotowania. No i to nie był idealnie płaski bieg. No to mówię, kurczę, no to za rok, jak będą jakieś płaskie, wiesz, zmagania w Polsce, no to sobie wystartuję, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie. No i pojawiła się ta opcja Pabianic. No i się zapisałem i dołączyłem do AZS AWF Katowice. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję Tomasz Zając za pomoc w zorganizowaniu miejsca na ostatnią chwilę. I zobaczymy, co się uda wybiegać. Trochę mnie przeraża ta pogoda, bo u nas wczoraj wyjeżdżaliśmy, to było 17 stopni w słońcu. O Jezu. Także w słońcu. No nie, no to jest masakra. Powiem ci, to jest ten okres letni treningowo jest koszmarny tutaj. No, naprawdę, trzeba bardzo rano wstawać, żeby w ogóle... Także... Ja nie jestem też typem bedwaterowca. No, ty też nie lubisz w cieple. No ja w zeszłym roku, jak biegłem wielką prechybę Mistrzostwa Polski, tak, gdzie na takim dystansie mam czas o godzinę lepszy w Anglii, w dobrej pogodzie i z taką ilością przewyższeń, no to padłem po prostu. Tam miałeś 30 któreś miejsce, 30 tak? Chyba trzecie miejsce. No właśnie. Pierwsze, nie pamiętam już. W każdym razie, jak mnie Jarek zobaczył chyba na 20 kilometrze, to powiedział, że chopie, ty tak po setce nie wyglądasz. No. Faktycznie, palce jak serdelki miałem, chwiałem się z lewej na prawą.
rzeczywiście, czego mi znajomi do tej pory nie wybaczają i śmieją się ze mnie za każdym razem, jak gdzieś jadę, to jest: Kuba, nie zapomnij czapki, wiesz, a ja oczywiście pojechałem bez czapki, widzisz, że ja się ścinam tak jak ty, na mega długi zarost na głowie, tak, czyli wiesz, glaca, tak. Jak żarówka, jak mi przygrzało, to tylko raz. Oh, wow. Pamiętam minę Krzyśka Dołęgowskiego, bo biegliśmy tam przez jakiś odcinek razem, w sensie on biegł za mną, jak zbiegaliśmy do tego, w połowie trasy do tego checkpointu tam przy tym schronisku, gdzie jest dojazd drogą, on chyba tam zszedł, no to on wyglądał chyba tak jak ja. Nie, ciężko było. Także jutro obawiam się tej temperatury, aczkolwiek mam w głowie plan, jest ze mną Sabi, która będzie moim supportem, moja żona kochana. Ona będzie pilnowała nawadniania i żywienia i zobaczymy. Czy to jest po pętli biegacie jutro? Tak. A, to ułatwia, nie? No, support, tak. Support ułatwia. Tak, tak. No dla ciebie męczące. Jak długa pętla? Jedna mila, 1,6 km. O. Ciekawe. Powiem ci, że po rozmowach z Pawłem Żukiem i Patrycją Bereznowską ja też nabrałem trochę ochoty, żeby spróbować. Tak. Na taki bieg, wiesz, pójść jakieś 12 godzin bym sobie kiedyś spróbował zaserwować i zobaczyć, jak to jest po prostu. Mi się wydaje, że tutaj głowa pierwszy skrzypce. No właśnie, po prostu ja sam jestem ciekaw. No, to jest... zobaczymy. Góry są fajne, ale wiesz, ale jednak człowiek lubi biegać. Po górach tego biegania jest, umówmy się, raz go nie ma, tak? No. Ciekawe to może być. Mnie bardzo podnieca w tym, że tutaj jesteś w stanie wejść w tę sferę tempo i trzymać ją non-stop. Właśnie. Gdzie w górach masz to wszystko takie szarpane. Góry tam. To jest trochę jakbyś interwały robił, prawda? Tak. Tętno ci skacze raz w górę, raz w dół, po prostu, wiesz. Plus strasznie dużo musisz rozkminiać, wiesz, z jakim tempem zbiegać, z jakim wbiegać, wiesz. Tak. To jest po prostu non-stop, wiesz. A na jaki pace liczysz jutro? A i w ogóle jaką masz taktykę? Czy na przykład chcesz trzymać właśnie stały pace przez 100 km, czy coś szybciej, coś wolniej? Tam jest słuchy dochodzą, że ludzie będą tam, czołówka będzie starała się iść na 6.30, 6.40, w sensie godzin, czyli to jest trochę poniżej 4.0. Wow. No, mnie na to nie stać. Na 100 kilometrów? Wow, to strasznie szybko. Ja chciałbym zejść 7 godzin. Mhm. Mogę to powiedzieć, bo tutaj nikogo nie ma, nikt nie usłyszy. Tak, do jutra nie wypuszczę. Nie chcę też tutaj się w żaden sposób tam, nie wiem, przechwalać nic z tych rzeczy, to nie o to chodzi. Taki mam cel po prostu w głowie, chciałbym go zrealizować. Nie wiem, czy to wyjdzie ze względu na pogodę. Nie wiem, będę starał się po prostu pierwsze 10 kilometrów biec takim tempem 4.30 mniej więcej sobie, żeby się rozgrzać dobrze, żeby nie spalić na tych pierwszych 10 kilometrach. No a potem sobie zejdę tak w granicy 4.10, 4.05. Będę ciągnął ile się da na tym, jak da radę na koniec przyspieszyć, to przyspieszę. Jeżeli nie da, no to trudno, zobaczymy. W zeszłym roku na tym biegu udało mi się negative split zrobić na 100 kilometrach, także druga 50 wyszła szybciej niż pierwsza, także zobaczymy, jak to wyjdzie w tym roku. No, w tym roku się trochę bardziej przygotowywałem do tego. Odpuściłem bardzo dużo fajnych dni w górach, z czego jestem bardzo niezadowolony. Aczkolwiek potrenowałem, znalazłem taką pętlę płaską u nas w Kendall, i która ma milę. Potrenowałem na tej pętli, porobiłem trochę tych kółek. No, zobaczymy. Zobaczymy. A powiedz, jak z planem treningowym, sam sobie ustawiasz plan, czy masz jakiegoś trenera? Wiesz co, przez od 2005 roku biegam, przez 13 lat, przepraszam, biegałem sam się trenowałem. W zeszłym roku byłem trenowany przez Sarę McCormack, która jest w zeszłym roku była trzecią kobietą w Mistrzostwach Świata Biegów Górskich. Ona jest reprezentantką Irlandii. Mieszka z nami w Lake District, tam w Anglii. Biegamy dla tego samego klubu, Ambleside AC. No ale po roku współpracy zrezygnowałem, bo trochę dużo kontuzji łapałem i po prostu no, nie byłem w 100% zadowolony. Bardzo szybko już w roku zaczynaliśmy bardzo mocne treningi i tak dalej. I tak naprawdę zauważyłem, że w zeszłym sezonie, tak naprawdę kiedy powinienem być na szczycie, tak naprawdę w okresie sierpnia, września,
ja byłem wyczerpany, nie miałem ochoty już biegać zupełnie, byłem wypalony praktycznie, także w tym roku zauważam, że to wszystko idzie w tą samą stronę i po prostu, no niestety powiedziałem, że nie masz nie inny pomysł dokładnie, na to. Dokładnie, dokładnie. No i tak poćwiczyłem później przez krótki okres czasu sam, a teraz od 3 tygodni mam kogoś innego na pokładzie, ale to jeszcze nie będę mówił kogo. Nie jest to nikt, kto siedzi w górach, tyle mogę powiedzieć. Póki co współpraca wygląda bardzo fajnie, dogadujemy się, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to także... fajnie, czekam na ogłoszenie, dokładnie. Jest za jakiś czas w takim razie. A powiedz, czy masz w planach, czy myślisz jeszcze o jakimś dłuższym płaskim biegu, o jakimś spartlatonie na przykład, albo... Gdzieś tam w głowie mi się przebiło parę razy, bo tam parę osób mi powiedziało po tym zeszłorocznym biegu, o, masz automatycznego, wiesz, kwalifikatora na spartlaton. No właśnie. No, mógłbyś wskoczyć od razu, wiesz, i powiedz. No i tak sobie myślę, aczkolwiek znam parę osób, które biegło ten spartlaton i aczkolwiek atmosfera biegu jest niesamowita, to powiedzieli, że ogólnie to, co widzisz po drodze, to nie jest nic niesamowitego i tak dalej. Ja jednak, jak biegam, to lubię biegać dlatego, co otacza mnie, tak. Wiesz, lubię łączyć bieganie ze zwiedzaniem. Bardzo dużo przyjemności i tego wewnętrznego spokoju znajduję w tym, jak właśnie biegnę i odkrywam niesamowite, wiesz, miejsca na trasie i czerpię niesamowicie dużo właśnie w trakcie biegu z widoków, które mnie otaczają. To nie jest tak, że nadaję sobie tempo i patrzę pod nogi, tylko nie, ja staram się naprawdę znaleźć tą chwilę, żeby się zatrzymać, popatrzeć. Pamiętam, że był okres czasu, kiedy ludzie się ze mnie, znajomi tam śmieli, że o, znowu udało mu się wygrać, a jeszcze jakieś zdjęcia po drodze na trasie robił. No, tak, tak było. Teraz już się nauczyłem chować ten telefon. Jak parę razy jakąś głupotę zrobiłem oczywiście. Nie wiem, zabłądziłem na trasie albo coś takiego. No, także nie wiem, ten spartatlon tak. No wiem, wiesz co, rozmawiałem z Patrycją Bereznowską, ona to samo mówi, że to jest zamułka, wiesz, że lecisz po prostu dokładnie. Cały czas asfaltem, samochody jeżdżą. No. Doszło do takiej paranoi, że nawet organizator potrącił, wiesz, biegaczem. No nie wiem, no spartatlon. Nie bardzo. Nie bardzo, nie bardzo. Chociaż może coś się zmieni kiedyś w przyszłości, nie wiadomo. Słuchaj, dobrze, to co, teraz mieszkasz w Kendall, jesteś tam otoczony pięknymi górami. Jak patrzę na Instagrama i na twoje zdjęcia, to po prostu wiesz, no zżera mnie, no. Fantastycznie no tam jest. Tak, Lake District 2 lata temu został włączony do tej listy dziedzictwa UNESCO, Światowego Dziedzictwa, także jest otoczony już w 100% wszelkimi tam normami prawnymi, ochrony przyrody i tak dalej. No i przepiękne. Ale teren jest otwarty, nie ma problemu, żebyś tam się dostał. Czy płacisz jakieś opłaty? Nie, żadnych opłat nie ma. Nie. Można sobie. Pięknem ogólnie gór w Anglii jest to, że możesz sobie obrać jakąkolwiek linię chcesz, żeby dostać się na szczyt i zbiec. Super. Nie masz czegoś takiego, że musisz się szlaków trzymać. A to mega jest. Także no, wszystkie fell race na przykład i bardzo często też wyścigi ultra, które są tam w 70% na nawigację. Polegają na tym, że ty masz po prostu do checkpointu się dostać, a jak się dostaniesz, to twoja sprawa, no nie wiesz, masz tam odcinki oczywiście, gdzie masz wytyczone trasy, których musisz się, tam odcinki trasy, których musisz się trzymać, ale reszta możesz sobie obrać jakąkolwiek linię chcesz, no i wiesz. A to fajne jest. No, fajne. Jak jesteś lokalcem i znasz skróty, to skrót na górę. Automatyczna przewaga. No, nie? No tak, nie, no bo tam chyba ważne jest nawierzchnia, po jakiej się biegnie, prawda, w sensie, że wiadomo, że jak weźmiesz jedną drogę, to lecisz bardziej ubitym szlakiem, a jak inną z kolei, to po jakichś kamieniach luźnych, tak? Czy... Kamienie luźne, wiesz, to tam masz dużo takich terenów, które my nazywamy bog, to jest taka mieszanka torfu, ziemi, wody, w którą jak wskoczysz, to się zapadasz po pas, po piersi nieraz, wiesz, ciężko, takie a la bagienka, tylko z innym składem, że tak powiem. Bardzo dużo trawy, wiesz, wysokiej, błota ogólnie, no i kamienie, skały, to jest... Lake District jest niesamowity, bo to jest naprawdę mieszanka gór od takich typowych, nie wiem, połonin polskie, polskich, po skaliste alpejskie a la góry, także możesz wybrać sobie co chcesz i możesz stronać, nie ma żadnych tam, wiesz, przeszkód, także... Ale są wyrobione jakieś ścieżki ubite, po których możesz biegać bez tego hardkoru? Główne trasy, tak. Mhm. Aczkolwiek nie jest ich jakoś wiele. To są takie główne arterie i one też tak są, dajmy na to, zrobione z kamienia przez jakiś odcinek, a potem nagle, wiesz, przechodzą w błoto albo jakąś tam ubitą ziemię i tak dalej. Także no, jakbyś chciał na najwyższy szczyt Anglii wejść sobie,
Scaffold Pike, no to masz dwa dojścia, które są normalną trasą, z których mógłbyś skorzystać i to jest coś a la wejście na Kacprawy, dajmy na to. Masz zrobione z kamieni takie a la schodki, ale nie ma żadnych oznaczeń tras. Czyli nie masz kolorów szlaków, nie masz strzałek, które ci wskazują. Masz tylko porobione takie tak zwane cairny, to są ułożone kamyczki, jeden kamyk na drugim, takie kubki w odstępie jakimś tam, które mniej więcej dają ci jakieś tam odniesienie. Kurczę, czyli co, musisz znać trasę albo mieć wbitego traka, tak? Traka, chociaż z tym też czasem... Nie pozwalają wiadomo, czasem? Nie, no, znaczy na wyścigach... To jest tak, na wyścigach ultramaratonach jak najbardziej, nawet proszę, żebyś miał, na fell race'ach zakazane jest teraz zupełnie, nie można mieć traka. No nie. Także jest coś takiego, co się nazywa Fell Running Association, to jest taki organ, który zajmuje się całą regulacją wyścigów tych krótkich górskich. No i ostatnio, w zeszłym roku była mega wielka dyskusja wywołana właśnie przez nasz klub Humbleside AC na temat tego, jaką przewagę mają ludzie, którzy używają GPS-a w zegarkach nad tymi, którzy używają tylko mapy i kompasa. I o tym, żeby zachować tradycję sportu, jakim jest fell running, który sięga tam bardzo zamierzchłych czasów tak naprawdę. I żeby zakazać w ogóle używania GPS-a w zawodach. No i tam 90% klubów się za tym opowiedziało. Masz niektóre wyścigi, które pozwalają, ale to jest naprawdę chyba 10% z całości teraz, a reszta jest, wszystkie na pewno mistrzowskie wyścigi zakazują używania GPS-a, czyli kompas, mapa. Super. No. Jak u ciebie ze zmysłem orientacji w terenie, jest okej? Okay? Nie jest najgorzej, tylko ja mam problem z tym, że na wyścigach bardzo często po prostu jestem w swoim świecie i potem się orientuję, a to ja miałem tam skręcić. Tak. A opowiedz jeszcze słuchaczom, jaka jest specyfika biegów fell running? Szybko, stromo, boli. Bardzo niszowy klimat, przychodzi się na linię startu, zobaczycie grupkę w zależności od wyścigu, od 10 osób po 500 osób, ubranych w jakieś stare shorty, najnowsze innowaty, boombag, taką kurczę torebkę, którą się nosi tylko przez pas przewiązaną, najczęściej z takiej firmy, która się nazywa Pete Bland, to jest taki pan, który był kiedyś sławnym fellrunnerem i otworzył swój sklep biegowy, zaczynając od sprzedawania butów na wyścigach. I teraz ma taki najsławniejszy sklep biegowy właśnie w Kendall i oni zrobili taką serię takich właśnie torebek na pas ze zwykłego, taniego materiału, która ma pojemność 3 litry, do której właśnie wkładasz tą kurtkę, rękawiczki, jednego batona, co tam tylko wejdzie, co trzeba, no i przez pas to przywiązujesz, no i oczywiście oldschoolowe, kultowe koszulki na ramionczkach. Nieważne, czy jest zima, czy lato, czy leje, wszyscy po prostu w tych koszulkach na ramionczkach, wiesz, stoją, marzną. Taka stylowa odchodzi tam. No i przychodzi zazwyczaj jakiś tam organizator biegu, który zazwyczaj jest w granicach 60 lat i coś w tym klimacie. Bardzo często w jakimś farmerskim slangu ogłasza start wyścigu, no i biegniesz, masz dobiec do jednego szczytu. Jeżeli to jest krótki wyścig, to bardzo często jest tak, że na przykład wyścig ma 3 km w jedną stronę, 3 km w drugą, no i w tym masz przewyższeń, dajmy na to 400-500 metrów. No i masz dobiec do szczytu, tam się pokazać, oni zapisują twój numer, no i zbiegasz w dół. No jak pada, no to wyobraź sobie, co się dzieje na takim stromym zbiegu. To jest bardzo często po prostu szybciej, lepiej jest usiąść na tyłku i zjechać po tej mokrym błocie, trawie i tak dalej, niż zbiegać bezpieczniej. No a jak to są już dłuższe wyścigi, bo masz różne kategorie, właśnie od tych krótkich po długie. Długie są takie do maratonu. No to i mają po 3000 przewyższeń, no to tam już masz serię szczytów do zdobycia, na których też masz się pokazać po prostu, no i kto szybciej dobiegnie, kto lepszą linię znajdzie, ten wygrywa. Nagrodą zazwyczaj jest piwo jakieś lokalne, albo statuetka po prostu, na której tylko ryją twoje imię i rok i potem na następny rok przekazujesz tą statuetkę dla następnego biegacza. I tak to wygląda. Bardzo niszczowo, bardzo fajnie.
I pewnie ostrzy zawodnicy stają na starcie. Ja tych krótkich rejsów to nie biegam ogólnie, bo to jest zupełnie inny styl biegania, no niż tak. Mnie to zabija. Ja po prostu regeneruję się po takim biegu dłużej niż po, wiesz, nieraz ultra, wiesz, czwórki to mnie tak bolą, że nie mogę biegać przez 3 dni. Czasem sobie pobiegnę, ale to jest tak, żeby urozmaicić sobie, no nie. Tak. No, a zawodnicy, no, są niesamowici, naprawdę, naprawdę. Takie, jakie oni czasy wykręcają na tych krótkich wyścigach, to przypuszczam, że gdyby tutaj ściągnąć taką mocną ekipę z Anglii do Polski, żeby się pościgali na tych właśnie krótszych wyścigach, oj, to by było bardzo ciekawie. No, zawodnicy, którzy w zeszłym tygodniu wygrali właśnie na Mardule i tak dalej, by mieli ciężko. No, mogę powiedzieć to na pewno, no. W 100%, bo czasy są niesamowite. Zresztą ciekawe. Dla zainteresowanych niech sobie poobserwują, wchodzą na wyniki. Jest taka strona, nazywa się fellrunner.com i tam jest zakładka wyścigi, tam można sobie wejść, wybrać wyścig, jest opisana ilość przewyższeń, dystans, no i wyniki wszystkie. Także, no, Brytyjczycy w ogóle słyną z szybkiego poruszania się po trudnym terenie. Jednym z takich kultowych biegów jest Bob Graham Round. Czy ty masz w planach pokonanie tej trasy? Ja mam w planach Boba Grahama, tak jak najbardziej. Całą trasę już zrobiłem wielokrotnie tam w odcinkach. Bardzo często pomagam innym biegaczom, bo taka jest zasada, jeżeli chcesz Boba Grahama przebiec ogólnie, żeby dostać twój support. Bo zasada jest taka, że musisz mieć osobę na szczyt, żeby zapisała, zaświadczyła, że tam byłeś. To w Anglii jest taka zasada, że jak chcesz mieć pomocników, to ty musisz pomóc innym też. No i to jest też takie fajne właśnie w tym świadku biegaczy. Tak też poznajesz ludzi, no i to są zawsze przygody niesamowite. Wiesz, pogoda bardzo często jest tragiczna i w nocy trzeba nawigować, no i pamiętasz to długo. No i zrobiłem całą trasę wielokrotnie tam w odcinkach, no i to jest w planach moich, aczkolwiek planowałem robić zimowe podejście w tym roku. Chciałem pobiec, żeby złamać ten rekord zimowy, który ma 18 godzin i 20 parę minut. Ale złapałem straszną kontuzję po ostatnim biegu w zeszłym roku w Anglii. Wylądowałem w szpitalu i po prostu nie byłem totalnie nie w formie na zimę, zupełnie. Nie biegałem praktycznie nic przez 2 miesiące, 2,5 miesiąca. No, spasłem się troszkę znowu. No i było ciężko. Także to nie wyszło, a w roku, jeżeli masz plany biegowe, wyścigowe i tak dalej, to jest ciężko, bo to naprawdę, no miażdżę. No miażdżę, to jest 100 parę kilometrów, prawie 9000 metrów przewyższeń. Teren jest naprawdę ciężki, No i, nie chciałbym tego zrobić 24 godziny. Taka jest prawda, także chciałbym przycisnąć. Oczywiście do czasu Kiliana no nie ma szans, żebym się nawet zbliżył. Wiesz, a jaki Kilian ma czas tam teraz? 12 godzin, chyba 40 parę minut. Chyba 40 parę, nie jestem pewien. Na pewno 12 godzin. Chyba o godzinę poprawił czas Billego Blanda, który stał przez X lat. X lat, dokładnie. Tak. No i byliśmy tam w ogóle, jak kończył to. Tak? W Keswick, tak. Fajnie. No chciałbym to pobiec troszkę lepiej, także wiem, żebym na pewno popchnął się. Mm-hmm. Także no, to czeka na swój moment. Jakieś jeszcze biegi w Wielkiej Brytanii, które chciałbyś pobiec? Jest tego dużo, tak. Na pewno bym chciał pobiec, jest taki bardzo sławny i chyba najstarszy w ogóle w Wielkiej Brytanii ultramaraton, który się nazywa West Highland Way. To jest bieg, który się zaczyna w Glasgow i biegniesz całą trasą West Highland Way. To jest taki jeden z głównych szlaków narodowych do Fort William. To jest miejscowość pod najwyższym szczytem Wielkiej Brytanii, Benem Nevisem. No i tam ma 95 mil. No i jest przepiękna trasa. 2 lata temu chyba, czy 3 lata temu to było, zrobiłem ultramaraton, który się nazywa Highland Fling. To jest pierwsza część, 50 mil tego szlaku. No jest przepięknie. No i tak sobie obiecałem, że zrobię ten wyścig. No i tak, tylko czekam, kiedy mi to... W przyszłym roku sobie chyba powiedziałem, że to będzie rok poświęcony 100-milowcom, także to może się uda. No na pewno bym chciał pobiec 100 mil robione przez Michaela Jonesa, którego Ultra Trail Snowdonia. W zeszłym roku biegłem tam 50 mil. Jest jeszcze opcja 100 milowa. 50 mil, czyli 80 teoretycznych kilometrów, tak naprawdę ma ponad 90 kilometrów. Te 100 mil ma ponad 170 kilometrów. 100 mil ma 11 tysięcy metrów przewyższeń chyba. Wow. I jest całkowicie oznaczona trasa, czyli jeżeli ktoś z Polski chciałby się wybrać, to polecam.
Jest przepiękna trasa, bajeczna trasa, niesamowita. Góry walijskie są tak piękne, że szczęka opada. I jest piekielnie trudna trasa. To jest taki już, moim zdaniem on to nazywał ultra trail, ale z tego co biegłem te 50 mil, z tego co znajomi biegli 100 mil, z tego co wiem co jest na trasie, ja bym to nazwał bardziej takie extreme skyrunning, bo jest bardzo dużo scramblingu, czyli wspinaczki tam na 3 punkty dotyku. Teren jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany, dużo skał, luźnych kamieni właśnie. Góry walijskie właśnie charakteryzują się tym, że one są takie w stylu alpejskim, powiedziałbym. Także no, jest bardzo dużo kontaktu z tą skałą. No. I nie ma żadnych tam drabinek, lin, którym się można wspomóc? Nie. Znaczy, to nie są, wiesz, pionowe ściany, aczkolwiek no, bez 3 punktów kontaktu to jest ciężko. No i bardzo dużo ekspozycji, tam jest dużo też biegania graniami, wiesz. No ciężki bieg. No. W zeszłym roku wygrał to mój bardzo dobry znajomy, taki Łotysz, Marcis Gubacz. On biega dla teamu Innovate w Anglii i dla Sunto z Łotwy właśnie. On z reguły jak biegnie biegi 100-milowe, to kończy, górskie biegi 100-milowe kończy w okolicach 23 godzin, takie cięższe. No to ten bieg w zeszłym roku zajął mu 34 godziny na pierwsze miejsce. Na pierwsze miejsce? Tak. Niesamowite. No. Było bardzo ciężko. Także, no to niezła wyrywa ten no, to bym chciał zrobić, tak. Bo, ale no, też wiem, że później bym miał wyjęte z życia, wiesz, półtora miesiąca. Prawda, tak, dochodzenia do siebie. No, na pewno bym chciał zrobić kiedyś Spina, the Spine Race. To jest ten wyścig, który odbywa się na przełomie stycznia i lutego. To jest trasą właśnie też Pennine Way. To jest taka trasa narodowa, która zaczyna się w Edale w Anglii i kończy w Kirkyetholm w Szkocji, no i to jest 400 parędziesiąt mil. O jest. 400 parędziesiąt kilometrów, przepraszam, prawie 500 kilometrów. To się nazywa The Spine, dlatego że pasmo Pennines to jest taka, one, te szczyty nie są wysokie, tam najwyższy szczyt chyba ma 700 ileś metrów, aczkolwiek no, one są bardzo wyeksponowane i one biegną jakby przez środek Anglii. To jest północ Anglii właśnie do Szkocji, także tam niesamowite wiatry są. Tam nie ma żadnych drzew praktycznie, dużo właśnie tego bagnistego terenu, wieje, no tragicznie. To wygląda jak taki właśnie kręgosłup Anglii, dlatego The Spine. No i to jest na zasadzie biegu etapowego, ale nie etapowego, czyli masz na to 7 dni. Ty sam decydujesz, kiedy śpisz, gdzie śpisz, musisz cały ekwipunek ze sobą targać, czyli śpiwory i tak dalej. Tam lista ekwipunku jest po prostu przeogromna. No i wygrywające czasy chyba w tym momencie mają 95 godzin, coś koło tego. To jest taki bieg dla Rafała, ja to nazywam. Dla Bielawy. Dla Bielawy. Dla Bielawy. No, jeżeli się odważy, Rafał, nie żeby cię tam ten... To nie wiem, czy słyszałeś o takim Czechu, który się nazywa Paweł Palący. Nie słyszałem. On dla teamu Innovate w Czechach biega. On jest właśnie bardzo znany w świecie adventure racing i właśnie w takich totalnych wyrypach. Może kiedyś widzę jego zdjęcie. On zazwyczaj po trzecim dniu bez snu wygląda jak taki typowy heroinista, wiesz, już na zejściu totalnym, opuchnięty cały, wiesz, totalnie jakbyś go zobaczył na ulicy, to by się, wiesz, rzucił mu 5 złotych. No, bardzo miły człowiek i on właśnie wygrywał ten wyścig parokrotnie. No, okay. I jest maszyną. No. I to chciałbym zrobić, tak. Ale to jest taki plan też, że wiesz, że jesteś out na... Tak, na to cały sezon ustawiasz pod taki tak, bieg, co, dokładnie, nie? Dokładnie. No. A powiedz, Kuba, jak to się stało, że do teamu La Sportive się dostałeś? Jak ci się to udało? Wiesz, głupi ma zawsze szczęście. Wiesz, że jakimś przecudownym biegaczem nie jestem i tak dalej. Mam tam parę mniejszych sukcesów na koncie, ale zawsze lubiłem La Sportive i zawsze... w jakiś tam sposób się utożsamiałem. Odkąd spróbowałem po raz pierwszy tam ich butów, zawsze praktycznie miałem krótki romans z Salomonem, ale nie wyszedł niestety. One nie lubią mojej nogi i się rozpadają na niej po paru tam kilometrach przebiegniętych. Z każdym modelem tak jest. Praktycznie zawsze z tymi La Sportivami gdzieś tam śmigałem. Na Instagramie, wiesz, tam zawsze jakieś zdjęcie było i tak dalej. No i też udało mi się wygrać parę biegów w Anglii, które były sponsorowane przez La Sportive. No i tak jakoś parokrotnie się udało spotkać tych przedstawicieli z La Sportive, która nigdy nie miała teamu w Anglii.
No i tak nawiązaliśmy kontakt, no i w zeszłym roku się do mnie odezwali po wygranym biegu, na którym ustaliłem tam rekord trasy The Cumbria Way. To jest bieg, który leci z południa tego parku narodowego, gdzie mieszkam, na samą północ, 120 km. Odezwali się do mnie po prostu, że chcą organizować drużynę w Anglii i czy byłbym zainteresowany. W międzyczasie miałem parę innych ofert z innych teamów, no ale że kocham La Sportive, to bardzo, bardzo się nakręciłem w sumie na to, no i powiedziałem, że jasne, że będę czekał. No i tak to trochę trwało, jak to w Anglii bywa. Czasami trzeba poczekać na to, żeby się doczekać na cokolwiek, bo tam nic nie jest na już, tylko zawsze mamy czas. No i tak sobie czekałem i w końcu w maju udało nam się wszystkim spotkać w tym roku. Zrobili niesamowite zgrupowanie w Anglii w siedzibie firmy. Zaprosili ludzi z Włoch, poznałem resztę drużyny i wspinaczy, i biegaczy. Czy mamy niesamowitych ludzi w drużynie, niesamowitych atletów, nie wiem, na przykład John Kelly, któremu w zeszłym tygodniu pomagałem bić jego największy projekt w życiu, który wygrał Barclays, wow. I tak dalej, 2 lata temu. Także no, jestem niesamowicie uprzywilejowany, że móc biegać z takimi ludźmi w drużynie, tak. Także czuję się po prostu taki malutki przy nich, taki, aczkolwiek no... Ale super, dodają, masz się od kogo uczyć, nie? Dokładnie, napędzają dużo. Niesamowicie, wiesz, także jest coraz więcej motywacji, żeby popychać się jeszcze bardziej, także no i myśleć nad jakimiś głupimi planami, tym bardziej, że po spotkaniu wyszedłem tak naładowany pozytywną energią, bo i ludzie z Włoch, i właśnie ludzie z Anglii, menedżerowie tego teamu bardzo, bardzo chętni są, żeby wspierać jakieś głupie, dzikie projekty i tak dalej, także w głowie się pojawiło 1000 różnych, wiesz, pomysłów od razu, także, których kiedyś nieśmiało myślałem, a zawsze wiedziałem, a przecież to się nie ma prawa udać, wiesz, albo to by wymagało takiego nakładu czegoś tam. Teraz to wszystko powoli może się staje realne, także zobaczymy. Nie no, z takim supportem mentalnym i logistycznym i pod każdym względem to tak, jest tak. Wspaniałe. Można myśleć. Można myśleć, tak. No. A powiedz, Kuba, jak się zaangażowałeś w Mountain Fuel? Bo ja właściwie stąd ciebie poznałem, gdzieś tam przy okazji jakiegoś artykułu i bardzo mnie zaciekawiło to, jak masz totalnie rozkminioną kwestię odżywiania. Mhm. I potem tak naprawdę dotarłem do tego, że też jesteś zaangażowany w Mountain Fuel. Opowiedz trochę o tym, jak doszło do tej współpracy i jak to wygląda. No to drugi mój wygrany bieg w Anglii, to było dosyć grubo parę lat temu. Po tym biegu podszedł do mnie Rupert. Rupert jest współwłaścicielem firmy Mountain Fuel w Anglii. I ogólnie on jest tą medialną stroną tej firmy, zajmuje się po prostu też rekrutacją zawodników do teamu i tak dalej. No i podszedł do mnie Rupert po prostu i zaoferował miejsce w teamie, zapytał się, czy byłbym zainteresowany, żeby dla nich biegać, czy chciałbym wypróbować ich produktów i tak dalej. No i jak to zazwyczaj bywa, jak człowiek jest taki zielony i w ogóle zszokowany byłem tym wszystkim, no i się zgodziłem, no i zaczął mnie wprowadzać w tą kwestię odżywiania, w kwestię ich produktów, jeszcze wtedy nie było w ogóle tych galaretek, które teraz są alażeli z Mountain Fuel, tylko to wszystko było na zasadach tych proszków do picia, kalorii w płynie. No i zacząłem stosować te produkty, no i polubiałem je po prostu, szczerze je polubiałem, bo wiem, że działają, szczególnie Extreme Energy, to jest ta odżywka w proszku, którą się używa zamiast żelu w trakcie, która tam ma bardzo dużo kalorii w sobie, cukrów i tak dalej. No i zacząłem używać tych produktów po prostu, no w międzyczasie też trochę ruszyłem do przodu z moim bieganiem, tych wszystkich wyścigów się nagromadziło, coraz więcej tam jakichś mniejszych sukcesów, także z bycia zwykłym ambasadorem dołączyłem do ich teamu biegowego i zacząłem się dzielić tym produktem z moimi polskimi znajomymi w Anglii, tam w jakiś sposób mówić o nim, pokazywać go, no i ludzie zaczęli po prostu w pewnym momencie mówić, czemu ty tego nie wprowadzisz do Polski, przecież to jest super i tak dalej. I powiem tak, teraz muszę szczerze podziękować bardzo wielu z nim. Te osoby, które to mówiły, będą wiedziały o tym, o kim mówię, bo gdyby nie wy, to tak naprawdę to chyba by nigdy się nie stało. No i tak mówili o tym, mówili, aczkolwiek jak potem usiedliśmy pewnego dnia z Sabi i zaczęliśmy o tym myśleć, no to są ogromne pieniądze, żeby zacząć coś takiego. Tym bardziej, że Mountain Fuel to nie jest ogromna firma, jak niektóre w Anglii, to jest taka mała, rodzinna firma i oni też nie mają super wielkiego kapitału, żeby wiesz, żeby nam pomagać tutaj jeszcze w Polsce, no nie? No i tak narodził się ten pomysł, rzuciłem parę słów do Ruperta, z którym
w międzyczasie nasza znajomość się rozszerzyła tylko z tam relacji, wiesz, menadżer teamu czy tam właściciel firmy, wiesz, zaczęliśmy biegać razem, skumplowaliśmy się po prostu, on mnie bardzo lubi, sobie zresztą też. I tak zaczęliśmy gadać o tym, ale on był taki na początku, nie, no bo wiesz, bo to jest imię mojej firmy, wiesz, co jak wam nie pójdzie i tak dalej. No i my też tak o tym zapomnieliśmy troszkę. No ale pewnego dnia na naszej drodze, dzięki takiej drużynie sportowej Polaków albo w 2000 w Anglii, też bardzo fajna ekipa ludzi, kiedyś z nimi biegałem bardzo często, potem nasze drogi się trochę rozeszły, poznałem Jarka Czubę, czyli drugą twarz Mountain Fuel, tą twarz, która jest tutaj w Polsce, mój partner firmowy, partner biegowy nieraz, niesamowity człowiek. Opowiedziałem Jarkowi o tym pomyśle, on miał trochę kapitału, myśmy mieli trochę kapitału z Sabiną i tak w trójkę razem z Sabi i z Jarkiem zaczęliśmy kminić. No i półtora roku temu udało mi się przekonać Ruperta do tego, żeby ruszyć z tym w Polsce. Przedstawiliśmy mu biznesplan. Nie powiem, że to była prosta droga, ale się zgodził. Sabi musiała się uśmiechnąć parę razy bardzo ładnie do niego, wiesz, przekonać go też przez telefon, tak jak i ja. No i się udało i dał nam zielone światło. Pamiętam nasz w ogóle pierwszy występ na Mountain Fuel, jako Mountain Fuel na rzeźniku w zeszłym roku. Ludzie podchodzili, w ogóle nie wiedzieli, co to jest. Sabi stała tam z tą patelnią i piekła te naleśniczki z Mountain Fuel, żeby ludzi zachęcić. Pod namiotem plus 40. Gaźnik chodzi, wiesz, Sabi spocona robi te placuszki, wiesz, żeby zapach się wydzielał i ludzie przychodzili. I udało nam się w ogóle obstawić jeden, jedyny checkpoint z izotonikiem w ogóle na rzeźniku 140 wtedy. Ludzie spróbowali tego izotonika i bardzo wielu z tych ludzi po prostu powróciło do nas na następny dzień, bo uratowało im to tyłek. Super. I to był izotonik właśnie z tego proszku? Tak, Extreme? Tak, Extreme. A, to on jest mega kaloryczny, ma dużo cukru, elektrolitów i innych rzeczy w sobie, także no to ich naprawdę pokrzepiło. No i zaczęli ludzie do nas przychodzić tak powoli po wielu problemach z internetem i tak dalej, ze stroną. No i jak to zazwyczaj na początku firmy jest, jeszcze tym bardziej jak jesteś totalnie w tym zielony i wiesz, zaczynasz coś od zera. Wydaje mi się, że powoli wychodzimy, kurczę, na jakąś prostą z tym wszystkim. Czy to jest tak, że macie własną linię produkcyjną? Linia produkcyjna jest w Anglii, nie. Mhm. To jest wszystko produkowane w Anglii i sprowadzane stamtąd. Czyli sprowadzacie i tutaj promocję po prostu robicie. Tak. Jesteśmy głównymi dystrybutorami po prostu na Anglii. A przy tym wszystkim udało się spełnić i moje i Jarka marzenie chyba, czyli założyć nas mały team biegowy. Bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się tylu wspaniałych ludzi poznać i wiesz, którzy są niesamowicie inspirujący i wiesz, dają nam szansę też jako tak naprawdę nowej firmie w Polsce i ufają nam i wiesz, i są gotowi po prostu, wiesz, w jakiś tam sposób rozpocząć karierę swoją biegową gdzieś tam z nami. Także no, to jest niesamowite. Dzięki wielkie dla was. No. A opowiedz, jaka jest główna idea, która stoi za tymi produktami? Jakby czym one się wyróżniają, twoim zdaniem? Czym się wyróżniają? Na pewno tym, że są robione z sercem. Wszystkie produkty, których używamy, są naprawdę bardzo wysokiej jakości. Czyli, nie wiem, odżywki są robione z owsa bezglutenowego. Czyli osoby z alergią na gluten mogą je spokojnie spożywać. Żele są, to nie są żele, to są tak naprawdę galaretki. Nie są produkowane z żadnych, wiesz, tanich słodzików i tak dalej, tylko z odpowiednich substancji, które są używane naturalnie, nie wiem, w produkcji dżemów i tak dalej. To wszystko ma na celu po prostu spowodować to, że spożywając taką odżywkę, ona jest lekko strawna, ona nie powoduje tego, że nie obciąża twojego żołądka, po prostu jest jak najlepiej przyswajalna. I Ruperta dzieci, na przykład córka cierpi na cukrzycę typu pierwszego, poza tym ma alergię na gluten, a oprócz tego gra w piłkę nożną. Także Rupert bardzo często, projektując te odżywki, stara się właśnie zrobić wszystko, żeby na przykład jego córka mogła używać tych produktów. I to jest zawsze super motywator, najbliższa rodzina, nie? Dokładnie tak. I nie wiem, no u nas na stronie jest dostępny wywiad w ogóle z Rupertem, który robiłem, i tam jest wszystko bardzo fajnie wyjaśnione. Co jest bardzo fajne, że każdy produkt, który wychodzi na rynek, jest testowany przez nas, przez Team Mountain Fuel w Anglii. To teraz jak na przykład wyszły te batony, które są w 100% naturalne, tam nie ma żadnych konserwantów i są robione naprawdę z najwyższej jakości produktów, to zanim wyszły na rynek, myśmy praktycznie 4,5 miesiąca w trakcie biegów testowali te batony, zmieniali skład i tak dalej. Te batony na przykład przez długi okres czasu miały być robione na miodzie.
zamiast brązowego cukru. I wszystko było ok, ale w pewnym momencie ktoś przecież, ogólnie reklamujemy je, bo są w 100% wegańskie, tak? I reklamowaliśmy je jako wegańskie, mieliśmy je reklamować jako wegańskie, ale ktoś przecież w pewnym momencie wpadł na to, że cholera, one nie mogą być wegańskie, bo są robione z miodu. To teraz trzeba było na szybko całą procedurę, cały skład zmieniać i dodawać brązowego cukru zamiast miodu, żeby były w 100% wegańskie. Czyli widzisz, to są takie procesy, które naprawdę niedużo firm myśli tak bardzo nad tym, żeby wiesz, to wszystko było poskładane. Żele były w produkcji 1,5 roku, zanim doszły do takiego składu, jaki są. No i produkty są mieszane w specjalnej mieszalni po prostu w Anglii, są dostarczane różne proszki, po prostu to jest wszystko później mierzane, mierzone, mieszane, przesypywane do paczuszek i jak sam widzisz, no nie wiem, sam próbowałeś, wiem, tak, że tych produktów, nie wiem, sam kiedyś pisałeś, że takie kalorie w płynie to jest przyszłość. Tak, absolutnie. Znaczy, no, jedyną wadą jest to, że trzeba to zmieszać z wodą, prawda? No tak. Więc trzeba mieć wodę. No, wodę, bo na przykład żele zawierają w sobie dosyć dużo wody, w sensie są takie, że ich nawet nie trzeba popijać. Nie, one są na bazie soku jabłkowego, tak. No właśnie, no. I to jest super, ale mi też największego kopa dają te proszki właśnie. Tak, ja pamiętam raz, jak właśnie gadaliśmy o tym Highland Flingu, wyścigu, który biegłem 2 lata temu. No, oczywiście nie doczytałem dokładnie tam odprawy przedbiegowej i nie doczytałem, że na tym wyścigu na tych stacjach żywieniowych nie ma jedzenia, także jedzenie musisz sam sobie nosić. A ja miałem sobie wtedy jeszcze 2 batony Cliff Bar i same te proszki, nic poza tym. Myślałem, że gdzieś sobie zjem na jedzenie. No i tak sobie biegłem, zjadłem jednego batona, drugiego, no i tak 40 km do końca, a tu nie ma nic, no nie? No i miałem same te proszki i na tych proszkach dojechałem do końca. No. Ale co, po prostu je... Pijąc z wodą, tak. Pijąc z wodą, tak. Ale miałeś wodę na szczęście. No jakoś, tak, bo woda była dostępna. Tak, a, dobrze, spoko. Tam, no, ale no, nie powiem, nie było kolorowo, ale udało się, także... Nie no, ja teraz te proszki, wiesz, na ostatnio biegłem taki dłuższy bieg, to traktowałem je jak nagrodę, że tam co ileś kilometrów to sobie wezmę ten proszek. To jest warto jako uzupełnienie normalnej diety też sobie popijać w trakcie biegu, czyli zajadasz sobie tego batona, czy coś takiego, czy tam żela, a to po prostu taką flaszeczkę, nie wiem, pół litra, 750 ml sobie popijasz w przeciągu tam godziny, półtorej jako tło do tego wszystkiego. Dokładnie. To ci daje taki... Takie urozmaicenie też wprowadzania kalorii do żołądka. Tak, dokładnie. I no, to jest mega szybko przyswajalne przez swój żołądek i ci daje tego dodatkowego szybkiego kopa. Także, no. Ja pamiętam, jak biegłem buta w zeszłym roku, to robiłem coś takiego, że miałem już przed punktem kontrolnym, miałem już nasypany, wiesz, do bidonu ten proszek, tylko dobiegałem, zalewałem, wiesz, i leciałem dalej. Także no, to wymaga trochę logistyki, ale warto, na maksa warto, bo to jest super sposób przyswajania kalorii na biegu. Nie tęsknić za Polską? Tęsknię za Polską. Coraz częściej z Sabiną myślimy nad przeprowadzką. Bo dosyć często tu przyjeżdżasz, prawda? Tak naprawdę. Od 2 lat to jest, no od czasu, kiedy zaczęliśmy z Mountain Fuel, to jest po prostu życie w pogoni. Także bardzo często tu przyjeżdżamy. Zacząłem też więcej biegać tutaj po Polsce w wyścigach, także... No właśnie widzę, że ciągnie cię tutaj na biegi. No ciągnie, bo fajna atmosfera jest, wiesz. Inna troszkę. No jesteś wśród swoich, wiesz, no. Także w Anglii jest fajnie i tak dalej. Ten światek biegaczy jest też niesamowity, ale jest inny. No jednak dom to dom. No, no. A tutaj jakbyś wrócił, to w jakiej części kraju chciałbyś się zaszyć? No tak myślimy z Sabiną nad Bielskiem, bo to blisko domu, w sensie Śląska. No i blisko Krakowa w miarę. Gdzie Jarek mieszka, jest siedziba firmy i no i ciężko nam by było chyba już zamieszkać na Śląsku w tym momencie, po tym jak mieszkamy w Lake District. Jak tak patrzę na miasta w Polsce i potem zamykam oczy i widzę to, co mam w domu u siebie na co dzień, to po prostu nie, serce. To serce. Jednak gdzieś pod miastem w lesie, tak? Zdecydowanie. No tak. Nie umiałbym już chyba, naprawdę. Chyba bym dostał depresji życia i już nigdy z tego nie wyszedł. Także, no i tam te Beskidy fajne do biegania, nie? Dokładnie, także... jest gdzie poćwiczyć. Tak z Sabi bardzo byśmy kiedyś chcieli stworzyć, nie wiem, może jakieś małe gospodarstwo agroturystyczne albo coś na zasadzie schroniska gdzieś przy szlaku czy coś takiego i tak żyć po prostu, żeby to było naszym głównym źródłem dochodu, a nie wiesz, pracowanie dla kogoś w Polsce tutaj. No tak. Bo to jest ciężki kawał.
ciężki kanał. No ciężki, zawsze praca na swoim jest chyba najbardziej przynosząca największą satysfakcję tak naprawdę, chociaż nie oznacza to, że jest to lekka praca, nie? Dokładnie tak, dokładnie. To męczy. No, wiesz, pracuję tyle lat z ludźmi w ogóle w służbie zdrowia w Anglii, że jak człowiek po prostu siada i się zastanawia, czasami przychodzisz do domu po pracy i nie masz ochoty nic już mówić, bo mówisz przez cały dzień po prostu do ludzi i słuchasz problemów i mówisz o problemach i tak czasami po prostu chcesz się zupełnie wyłączyć. Też mi się wydaje, że dlatego to bieganie jest dla mnie takie ważne, bo mogę się wyciszyć zupełnie, wyjść na tą taki godzinę. Taki reset troszkę. Tak, na szczęście moja żona jest bardzo wyrozumiała. Ona zresztą też kocha biegać, także rozumie, wie o co mi chodzi. I tak, można się oddać tej przyrodzie, nie wiem, pobawić z psem jak się biega i czy nie wiem, robiąc jakiś mocniejszy trening, po prostu wyżyć, no, zamiast wykrzyczeć. Wiesz. A jakieś sportowe ambicje masz? W sensie takim, czy może jakiś bieg chciałbyś wygrać gdzieś na świecie, albo może osiągnąć jakiś wynik? Czy po prostu tak biegasz dla siebie i starasz się być coraz lepszym dla siebie? Wiesz co, na świecie jest teraz tyle biegów. No jest właśnie, bardzo. Że dobrze. Ja już straciłem rachubę. Ja bym chciał pobiec każdy z nich i tak dalej, aczkolwiek tak się nie da. I ja jestem bardzo ogólnie, zawsze do Sabi mówię, że ej, zostań moim menadżerem, będziesz mi planowała sezon i tak dalej. Bo ja po prostu siadam przed komputerem i się u nas mówi trigger happy, czyli wiesz, nie wiem, po prostu patrzę, to mi się potem tak. Naciskam myszką, okej. Okay. To moja żona tak mówi. No, albo wiesz, bardzo często to, co dostaję z ofert sponsorskich też, to po prostu sobie biegnę, bo nie trzeba kasy w to ładować i tak dalej. Okay, no. I to jest fajne w tym to wszystkim. Jest ważne, no. No i przede wszystkim musi mi się bieg podobać, muszę spojrzeć na profil trasy, muszę spojrzeć na to, na zdjęcie, jak to wszystko wygląda, gdzie to jest i nie biegnę zazwyczaj biegów, które nie są jakieś tam atrakcyjne. No. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, dla mnie bardzo ważnym aspektem jest ten aspekt estetyczny i to, żeby to było w ładnym terenie, wiesz, nie ma nic lepszego, jak biegniesz gdzieś wcześnie rano i nie wiem, widzisz sarny, wiesz, które się pasą, gdzieś uciekają przed tobą albo wiesz, tą mgiełkę, wiesz, w lesie jeszcze i po prostu serce ci skacze z radości, gęsia skórka i wiesz, aż chcesz cisnąć mocniej od razu, wiesz. No, to jest wspaniałe, ale powiem ci, że nawet powiem ci, wczoraj biegałem nad Wisłą i też spotkałem sarnę w środku Warszawy. No. Także spoko. Da się. No, to da się. Nie jest tak źle. Da się. Nie. No, tak wracamy. Słuchaj, to co, no. co jeszcze w tym roku biegniesz? Jutro to 100 km? Jutro 100 km. Masz jeszcze jakieś plany? Tak, miałem biec Lavaredo, ale niestety mieliśmy mały problem z samochodem. Naprawa wyniosła trochę więcej niż powinna, także musimy zrezygnować z Lavaredo. Ale to nie jest żaden problem, bo postanowiliśmy sobie pojechać do Szkocji zwiedzić trochę, a znajomy mi też zaoferował wyścig w ten sam dzień, w którym jest Lavaredo w Walii, dookoła wybrzeża Walii, albo na dystansie 120 km, albo 160, czyli wybrzeżem, bardzo fajnie, jest przepięknie, tam jest woda turkusowa, no bajka, jak jest dobra pogoda, to jest przepięknie, także chyba to sobie pobiegnę, to będzie 29 lipca, jeszcze nie wiem, który dystans, chyba raczej 120, potem miesiąc na przygotowania pod Granią Tatr. O, będziesz na grani, tak? Tak. No to się spotkamy. Tam chciałbym pobiec, no tak, dobrze, zobaczymy jak to wyjdzie. No, trasa obłędna, dokładnie. Nie? No i stawka mega mocna, także no tak. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. No i później mam taki plan na okres jesienny, żeby pobić rekord fastest known time na wybrzeże Pembrokeshire w Walii Południowej. To jest dystans 300 km. Wybrzeżem, 12 tysięcy metrów przewyższeń prawie, przepiękny obszar naprawdę, trochę jak Konwalia, jak z filmów o piratach naprawdę, też właśnie turkusowe morze, bardzo dużo single tracków, wiesz, skalistych wybrzeż, klifów i tak dalej, no, także zobaczymy. Z jakim modelem supportu chcesz pokonać tę trasę? Wiesz, to fajnie by było kogoś mieć na tej trasie specjalnie, szczególnie w nocy, tym bardziej, że to będzie już okres, kiedy w Anglii szybko się robi ciemno, no i te noce są nieprzewidywalne, szczególnie nad morzem. Aczkolwiek, jak zawsze, będę starał się sam sobie nosić, wiesz, na jedzenie, wodę, no i prawdopodobnie, wiesz, drzemka jakaś w samochodzie krótka i byle dalej. No, to jest 300 km, także tak naprawdę nie chciałbym tego robić dłużej niż taki weekendowy wypad, także no. To jest kawałek drogi do przebycia. Tak. Ale
Będzie musiało być pięknie. No, jeszcze nie umiem doczekać. Dlatego fajnie w sumie, że tak z Lavaredo się stało, jak się stało, bo ten wyścig, który będę biegł teraz, przybliży mnie bardzo technicznie do tego, co mam zamiar robić później jesienią, ponieważ to wybrzeże północne jest bardzo zbliżone do tego południowego, także mniej więcej będę w stanie, wiesz, zobaczyć, co mnie czeka na trasie, także... Fajnie, fajne plany, Kuba. No. Kuba w ogóle, powiem wam, ma super profil na Instagramie, także polecam wszystkim, żeby oglądali, bo super ma zdjęcia i fajne relacje z zawodów różnych, także... Dziękuję bardzo. Kuba, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Ja również. I powodzenia jutro na setce i w ogóle we wszystkim, co będziesz planował. Dzięki ci serdecznie. Dziękuję i wzajemnie. Dziękuję za to, że nas ugościłeś tutaj dzisiaj. No jasne, cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki. Dzięki, trzymaj się. Cześć. Dziękuję wam serdecznie za odsłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Jeżeli podoba wam się to, co robię i chcecie wesprzeć ten projekt, to lajkujcie, śledźcie i udostępniajcie posty i relacje na Facebooku i Instagramie. To wszystko pomoże mi dotrzeć do jeszcze większego grona osób. Na koniec chciałem wam opowiedzieć o moim nowym projekcie, który zrodził się z inicjatywy facebookowej grupy Black Hat Ultra Team. Otóż postanowiłem uruchomić zupełnie nowy kanał podcastowy. Czym się ten podcast będzie różnił od znanego już Black Hat Ultra? Będę w nim przedstawiał historię biegaczy amatorów. A raczej nie ja będę przedstawiał te historie, tylko oni sami będą się przedstawiać, gdyż to oni będą nagrywać swoje opowieści. Potem wyślą je do mnie, a ja oprawię i opublikuję je w ramach podcastu Black Hat Ultra Team. Kto może wziąć udział w tym eksperymencie? Absolutnie każdy. Zapiszcie się na grupę Black Hat Ultra Team, znajdziecie tam pytania do was i wsparcie techniczne od osób, które już mają pierwsze doświadczenia za sobą. Liczę na waszą szczerość. Być może to będzie jeden z tych momentów, kiedy usiądziecie i zastanowicie się, dlaczego robicie to, co robicie. Co jest dla was ważne? Jak o tym opowiedzieć w ciekawy sposób? Myślę, że wszyscy chętnie was posłuchają. Oczywiście to nie jest łatwe otworzyć się przed nieznajomymi, ale jakże uwalniające. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do wspólnej zabawy w ramach tego nowego podcastu. Trzymajcie się. Dzięki i buźka. We'll be right back.